Jak długo pan już trenuje? Znaczy, sportowców. Sportowców. Tak. Ja pracuję już w sporcie od 1968 roku. A lubi pan swoją pracę? Bardzo lubię, tę pracę kocham po prostu, bo byłem kiedyś też sportowcem. Zaczynałem od 14 lat, też jako młody zawodnik, jako młodzik, junior i senior i tak dalej. Także bardzo, bardzo do dzisiejszego dnia jestem tu w tej pracy bardzo, bardzo coś mi zaangażowany. No i kocham tę pracę, kocham lekkoatletykę. A czy trenowanie wymaga cierpliwości? Oj tak, bardzo dużo czasami trzeba, żeby osiągnąć jakiś wynik sportowy, to trzeba pracę kilkunastu lat. Czy sądzi pan, że któryś z pana podopiecznych zostanie kiedyś słynnym sportowcem? Tak, i mam nadzieję taką. Wierzę, że może takim być Michał Mikołajczyk. Ile mi zabiegło? Kornel Warszawski. I na nich ja liczę, na nie najbardziej. No i na Martynkę Wróbel Doruchowa. Szczególnie na młodzież z gimnazjum szkoły, gimnazjum w Doruchowie. Ma pan dobre oko do wyławiania dobrych miotaczy. Na co należy zwracać uwagę przy selekcjonowaniu młodych sportowców? Ciekawe pytanie, to są bardzo. Najważniejsze to na charakter. Czy on chce, czy to nie potrzeba go na siłę zmuszać, prosić, namawiać. Jak ja tam nieraz się z takimi spotkałem, no powinien być odpowiedni wzrost, warunki szczególnie, bo to ktoś jest mały, a gruby i silny, to nic o niczym nie świadczy. Musi być wysoki, być długie ręce, długie nogi. No i chcieć, jeszcze raz chcieć, bo to jest ciężka, trudna praca. A jak wyglądają treningi miotaczy? Na co pan stawia? Na technikę czy na siłę? I co jest najważniejsze dla młodego zawodnika? W młodym wieku to trzeba zwrócić uwagę na technikę. W młodym wieku taki 14-15-letni, a im starszy, to po trochu trzeba do tego włączać już siłę, skoczność, szybkość, sprawność ogólną. A najważniejsze to jest nauka techniki. Jak się tego nie nauczy za młodu, nauczy się jakichś złych nawyków, to potem już tego trudno naprawić. Czyli chodzi, że jednym zdaniem, że na technikę, a na siłę inne elementy później. Który z pana zawodników jest najlepszy? No w tej chwili najlepszy to jest Kornel, który tam znacie, to wasz kolega, tak? Tak. Który jest mistrzem Polski, który chyba pobił rekord świata, bo w ciągu 7 miesięcy, jak zaczął trenować w styczniu, to w styczniu 2014 roku miał pierwszy raz dysk w ręku, to w ciągu 8 miesięcy został mistrzem Polski, to jest ewenement. Bo to jest naprawdę, że od zera zaczął, a został mistrzem Polski. To jest naprawdę, dla mnie to jest ewenement na skalę chyba ogólnopolskim, że nawet światowym. Jak często w roku jeździ pan na obozy? Na obozy jeździ od 4 do 6 razy. To zależy od finansów i tak dalej, nie? Ale 4 minimum obozy muszą być. Zimowy, wiosenny i dwaletni. A na inne obozy, jeżeli jakaś kasa jest, czy znajdzie taki sponsor, to jest też trzeba jeździć, bo to młodzież musi dużo trenować. Dziękujemy.
Tak.